To jest jakiś żel? Jak się robi takie spajki fryzury? Nie wiem, ale nie widziałem nigdy Okiego bez tego. Pomyśl sobie, jaki to jest commitment, żeby być w każdym przekazie medialnym, właśnie mieć taką stylową. No, to też jest prawda. I pytanie, czy on to robi sam? Na pewno nie. Ma tego ludzi. Ta osoba jest zawsze gotowa? W sensie... Dzwoni do niej i ej, zrób mi kolce. No i ona wie, o co chodzi, przyjeżdża i robi mu. To musiało być szokujące, żeby gdy nie ma tych kolców. Jak wygląda bez tego Oki? Musimy sprawdzić. Na pewno jakieś stare kawałki ma, jeszcze zanim kiedyś był Jerzykiem. Będzie jakieś reality show, gdzie Oki będzie 24/7. Tam jest 47. 24/7. No, 2/47. To wtedy będzie bez tego na pewno kiedyś. Tak, no w końcu się obudzi bez włosy, tego. Nie? W końcu jak w końcu zaśnie. To mu kolce oklapną. Dokładnie. Myślałem, że powiesz, że jak wyjdzie spod prysznica, to będzie miał te... Może ma hydrofobowe te. O Jezus, myślisz, jak po kaczce spływa? No nie wiem, ale wiem, że Oki uważa, że jest na zawsze małolatem, a ty wiesz może, ile Oki ma lat? Wiem, bo sprawdzałem 2 minuty temu. Na moich oczach zresztą. 26. No tak, więc to taki, nie taki małolat. Co zresztą trafiłeś? A no ja. Wiesz, no tak, nie najmłodszy książę, tak? Nie najmłodszy książę, bym powiedział też, no. Ale patrz, 26... To tak, no młody człowiek oczywiście wciąż, jasne. Ale wydaje mi się, że Oki stylizuje się na mniej. Właśnie nie wiem, czy to jest kwestia stylizacji, czy on po prostu wygląda, znaczy swoją drogą, że się stylizuje, ale też wygląda młodo. No wygląda młodo, no nie, wiesz, nie ma brody, nie ma okularów, broda. Ma akurat. No w sumie to jest ciekawe, nie? Że ludzie z naszego pokolenia często mają brody, nam się nie udało, no nie? Ale ci takie młode młodziaczki takie, to u nich nie ma tych brud. Nie ma. Widziałeś, wyobraź się, że jakiś raper ma taką... Z czego to wynika? Ej, jaki za ma brodę? Ma, bo on jest takim bydlakiem. Jest bydlakiem, takim wiesz, wielkim, no. Ciężkim. Takim... Ej, a Malik też ma jakiś zarost. Tak no ma, ale on nie jest Polakiem, nie? On jest gdzieś no tak. Z jakiejś Arabii czy skądś tam. No tak, z Pakistanu jest. Tak? Dobrze myślę? Nie wiem skąd on jest. Z Egiptu, nie, z Egiptu jest tako akurat. Urodził się w Egipcie. Okej. Okay. No, naprawdę, tak się urodził w Egipcie. Okej. Okay. No dobra, to tak, to już pogadaliśmy sobie trochę. Wydaje mi się, że wy przyszliście oglądać Okiego, a nie nas. Ale jeżeli oglądacie też nas, to fajnie, nie? To dzięki, no, jasne, fajnie by było, nie? No bo wiesz, jak zamkniemy kanał, to już nie będzie nas. Bo jak przestaniemy nagrywać, to ewentualnie jakieś tekstowe reakcje będziemy robić. Tekstowe reakcje, tak, to jest... Bardzo ciekawy pomysł. Nie, naprawdę, ostatnio dostaliśmy prośbę od jednego naszego widza. Wow, ciekawe, czy... Serdecznie pozdrawiamy, właśnie, się ogląda. Jest szansa, że nas oglądasz. Tak. I zastanawialiśmy się, co z tym zrobić, nie? Tak, bo dla tych, co nie wiedzą, czyli dla wszystkich w sumie, jeden widz poprosił, żebyśmy, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie nagrać takiej reakcji, to żebyśmy mu chociaż zrobili tekstową reakcję na jeden wybrany przez niego kawałek, bo jest bardzo ciekawy, więc... To jest mega specyficzne. Bardzo jest nam miło. Reakcja w tekście, czyli transkrypcja. To. Tak, chcieliśmy... Użyć na przykład czata GPT, żeby właśnie dla niego tą transkrypcję, dla ciebie, jeżeli nas oglądasz. Albo dyktafonem, ale to do przemyślenia. Najlepszy by było, moim zdaniem. Też bym wolał dyktafonem to zrobić, no. Dobra, to co? Dobra, Oki, na zawsze mało lat. Jedziemy. Ten jebany ptak, słychać kurwa, tego ptaka. Ej, czekaj. Może coś powie. Na zawołanie wziął i przestał, no. Dobra, nie, to nieważne. Ciekawe, ile kosztuje wynajęcie konia do tyle. Patrz, a propos Egiptu. Nie, no to nie jest Egipt raczej. A 3 konie, ile to kosztowało? Ale piękne w ogóle, ciekawe. Czujesz to jak ja, to może być jeden z takich dni, gdzie nie popatrzę, widzę skład, zatrzymaj czas i daj nam żyć. Raczej preferuję być trzeźwy, może akurat nie dziś. Może akurat nie dziś, zrobię potem o tym hit. Ja, ej, ja, ej, może mój skład, twój skład wpadnie. Ja, ej, ja, ej, the life of wiesz jak Kanye. Co byś nie wywinął, to jest na mnie. Skarbie, rachunek jest na mnie. Co chcesz, to ogarnę, bo czuję się jak dawniej. Tak jak kiedyś, czuję tak jak kiedyś. Broski z broskim, tak jak kiedyś. Rozkmin kto z kim, daj się cieszyć. Chodź się zwierzyć, jak coś nie leży. Ci, mi, im i wszystkim dookoła. Im, chuj, fry, na zawsze małolat. Ej, w
ogóle, zobacz, jaka zmiana konwencji względem tego, co było wcześniej, nie? To jest tak jakby kolejna iteracja Okiego. Zupełnie inny jest klimat wszystkiego. No, jakaś Duna w ogóle, nie? W ogóle to sztuczne słońce, nie wiem, czy zauważyłeś. Zajebiste. Co myślisz o tym? Wiesz co, na początku jak się to zaczęło w ogóle wszystko, to miałem wrażenie, że to będzie jakiś taki poważny kawałek z takim mega, wiesz, przesłaniem. A w sumie chodzi o nostalgię. On tak naprawdę wspomina, że w końcu znów czuje się jak kiedyś, na zawsze ma Wallet, ale to jest takie troszkę taki kołpiu dla mnie. Że on sam się trochę przekonuje, że jest tak jak kiedyś. To jest oszukiwanie samego siebie? Tak, według mnie tak. A nie? No nie wiem, zależy właśnie, czy to ta interpretacja, którą masz, to ona jest po prostu taka... Surowa. Twoja interpretacja, czy tutaj czujesz, że rzeczywiście to jest... Czy Oki też ma to na myśli, czy on tego w ogóle nie wie, nie jest nieświadomy tego? A to tego nie wiem. Nie wiem, czy on wie, że to, co mówi, jest kołpium. Czy czujesz przesadę na przykład w tym jakąś? Nie, ja myślę, że to jest... Czy to jest autentycznie tak myśli, czy autentycznie oszalał, że tak sobie tworzy rzeczywistość? Nie, ja myślę, że on jest inteligentnym człowiekiem i on dobrze wie, że jak to Czesi mawiają, to syny wraty. Czyli co? No już tak nie będzie, jak było kiedyś, to się nie wróci. Ej, ale wiesz co, słyszałem, że to jest w ogóle, Czesi tak nie mówią. No to prawda. Ale my tak mówimy, że oni tak mówią. Że to Maryla Rodowicz zrobiła piosenkę i wszyscy źle to rozumieją. Coś takiego jest, no ale oni u nas to rozumieją, się tak. Wiesz, to się nie zwróci, jakby... Że, coś takiego, tak. Że tak to nie, nie o to chodzi. Masa tych śmiesznych słów, co my mówimy, że Czesi mówią, to oni tak nie mówią. I oni mają tak samo wiele słów po polsku, co mówią, a wiesz, że Polacy na coś tam mówią i tu pada słowo, które według Czechów jest polskie, a jak Polacy je słyszą, to mają takie, nie ma takiego słowa? Dokładnie. I tak samo mamy przez to, że te słowa są podobne, to my sobie to po prostu tak, przekładamy, to właśnie tak. No ja teraz znam czeski dzięki temu. Nie, tak nie, to tak nie jest. Ale tak, zgadzam się z tym, co mówiłem wcześniej, czyli sam ze sobą, że... Kurde, to miło, że wiesz, że to nie jest prawda i używasz tego. Ale nie myślałem o tym w trakcie, jak to mówiłem, bo ja o tym wiem, ale nie pamiętam o tym na co dzień. Dobra. Jak to mi zwróciłeś uwagę, to przypomniałem sobie. Jak Oki wierzy. No dokładnie. Wierzy w to i to jest kołpią właśnie. To jest kołpią, to jest moje czeskie kołpią. Wow, nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, no nie wiem, kto się stało. Dobrze, zobaczmy sobie może dalej, co się tam dalej wydarzy. No. Ciekawe, że fade outuje wokal, no nie? Czy fade in wokal jest? Fajny to jest. Może akurat nie dziś, zrobię potem o tym hit. Powiedz, czy czujesz to jak ja, to może być jeden z takich dni, gdzie nie popatrzę, widzę schodzę. Trzymaj czas i daj nam żyć. Raczej preferuję być trzeźwy. Może akurat nie dziś, może akurat nie dziś, zrobię potem o tym hit. Fajny ma wokal. Tak. A jak miałeś jeden flakon, no to dam ci dwa. Ta sorry mnie nie rozumie, bo to inny świat, bo to inny vibe, bo to inny kraj. Ale ten sam ja, ten sam ja, mówi mi to brat, co go znam 20 lat. Mówi mi to fan, który propsował mój pierwszy track. Pierwszy track. Jak oni ten wokal przetworzyli w ogóle? Ej, no i zobacz, jakbyś ty na to nagrywał, to byś powiedział, że musi być track, a nie, że tra. No bo sobie tak słyszysz. A pokaż, cofnij odrobinkę. Właśnie jestem ciekawy, czy on to tak powiedział, mało wyraźnie to K, czy to jest już jakiś DSR, który wyjebał wszystkie te głoski w tym tom. No bo zwróć uwagę nawet wcześniej, jak on mówi trzeci, pierwszy, tam nie ma tego No to właśnie dobrze, że nie ma. No nie ma, ale to też jest kwestia tego, że DSR nie, to nie. To fan, który propsował mój pierwszy track. Pierwszy track. Drugi track. Pomijając to, co teraz jest, to wcześniej było dosyć wyraźnie. Nie, jest wyraźnie, ale nie kuje, nie? O to mi chodzi. No, że ty wiesz, co on mówi, ale nie robić to krzywdy. No dobra, nieważne, taka techniczna sprawa, nie? Oczywiście, jak wszystko, co się dzieje na tym kanale prawie, wszystko jest ważne. Ładne, ładne sceny tutaj są. No, ale ewidentnie bardzo nostalgiczny wydźwięk jest wszystkiego tutaj. Tak, oczywiście. Egipt, nostalgia. Siódmy track. Na zawsze mało lat.
czujesz to jak ja. Myślisz, że to będzie siódmy kawałek na płycie? Co? To będzie siódmy kawałek na płycie, myślisz? Że siódmy track, no zawsze mało lat, coś tam. Nie wiem, ale ten samochód jest trochę jak z jakiegoś Mad Maxa czy coś. Tak, no też mam taki, to skojarzenie. Wszystko jest takie zdezolowane. A tu jest żółto. Gdzie nie popatrzę, widzę skład, zatrzymaj czas i daj nam żyć. Raczej preferuję być trzeźwy, może akurat... Kurwa, no, konie? Gdzie właśnie widziałeś konie ostatnio w klipie? To mówiłem wcześniej. Ile kosztuje wynajęcie koni? No właśnie. I jeszcze musieli się nauczyć, w sensie mieć instruktora, który tam stary, poprowadzi, no bo przecież nie każdy umie na koniu jeździć chyba, wiesz, nie? Wiesz, kiedy ostatni widziałem konie w klipie? Jak Behemoth nagrywał klip. O, wow, myślałem, pamiętasz? Że jak Nosowska może albo coś tam jeździła na koniu. Albo na orle cieniu. Widziałem konia cień. Wiesz, no, różne rzeczy się działy. Tak, nie? Rzeczy, myślisz, widział, że Krawczyk nie jeździł nigdy na koniu? Na pewno. Wiesz, on skasował koni i tyle kart spalił. Ale nie, rozwala mnie w ogóle ten, wiesz, rozmach z jednej strony, że są te konie, a z drugiej strony ten set jest taki mały, widać, że tam jest mało miejsca. To jest jakaś mała skala, nie? Tak, to jest śmieszne, że te konie tam są po prostu w tym dymie. Zastanawiam się, czy to, bo to jakieś pole jest, nie? Chyba, no bo to nie jest jakiś studio hangar, tylko... Nie wiem, stary, ciężko powiedzieć, to może być wszystko green screen za tym obszarem tutaj, nie? Wiesz, no nie, no chyba konie by nie biegały pod jakimś takim... Po takiej tak małej przestrzeni. A wiesz, na czym konie z reguły biegają? Ja nie wiem. Po betonie. Dokładnie, a to są szkolone konie, być może z akademii końskiej jakiejś. Konie. Dobra, słuchajmy dalej. Właśnie, muzyka. Nie dziś, może akurat nie dziś, zrobię potem o tym hit. Powiedz, czy czujesz to jak ja, to może być jeden z takich dni. Gdzie nie popatrzę, widzę skład, zatrzymaj czas i daj nam żyć. Raczej preferuję być trzeźwy, może akurat nie dziś. Może akurat nie dziś, zrobię potem o tym hit. Cf, bardzo porządne. Zaskakuje mi to, jak dobrze się sprawdza Oki w tych zarówno wysokich, no wiadomo, rejestrach wokalnych, jak i tak, tych niskich. No, no, fajnie brzmi, fajnie brzmi. Słuchaj, tam mocną kompresję też oczywiście. Oczywiście, że to tak bardzo jest spicy, w sensie jest mocno wypieczony ten wokal, no nie? Tak, taki tak. Słabsze partie zostały wzmocnione mocno przez to też. Mhm. Ale nie, zgadzam się. Deep fried jest ten wokal. No. Jest, no. Jest taki, wiesz, saturacja też jest wysoka. No. Bardzo fajnie to brzmi ogólnie całościowo. Klip jest mega, ten klip jest, myślę, no dużą taką, no, wiesz, przyjemnością dla oczu. Te konie, nie? Te konie, no. Szczególnie te auta, tam głato, sztuczne słońce, włosy od niego. Słońce, tak dobrze brzmi. Nie, wszystko bardzo, bardzo zaskakujące, bo wcześniej mieliśmy, patrz, z tej samej płyty był ten fragment. Właśnie ten mróz, no nie? Tam no właśnie. Ziemia jakieś, kurde, w ogóle. Jaki klimat inny, właśnie, nie? Wydaje mi się, a tu nagle pustynia jakaś. Ktoś bardzo chciał podziałać właśnie kontrastami, zadziałać tak skrajnych takich konceptach, żeby to było inne. I ciekawe właśnie, czy teraz będziemy mieli kilka kawałków w tym klimacie, czy to był jeden tego typu i będzie kolejny jeszcze inny. No zobaczymy. No to mamy pustynię, mamy jakąś lodową pustynię. Czego jeszcze brakuje? Jakieś natura, jakieś zieleń, drzewa, jakieś... Dżungla. Dżungla, właśnie. To teraz czekamy na... Życie do dżungla. W dżungli. No tak to walka, jest. Życie to walka. Życie to walka. Witajcie w dżungli. Dobrze, podobało mi się to, powiem ci. Bardzo to było miłe, fajne i takie... Przyjemne dla ucha, takie radiowe, nie? Tak, właśnie o to chodziło, że to miało taki bardzo popowy vibe. Takie cieplutkie właśnie, jak ten widoczek. Mhm. No i też o to chodziło. Fajnie Okiego usłyszeć ja zawsze. Ten Oki często właśnie w tych kadrach takich kontrastujących, takich sylwetkowych, wygląda jakby miał koronę z tych kolców. Ha, no jest tak. Jezus. No, ciernie, okej. Głęboko, no i te okulary. Jezus też takie może miał, nie wiadomo. Nikt nie widział Jezusa z obecnie żyjących. Ale na pewno jest tutaj też dużo nostalgii. Mm-hmm. Mocna. No tak jak na początku mówiłem, ja nie wiem, czy naprawdę on wierzy w to, że jest tak, jak było kiedyś, czy po prostu tak mówi. A, to jest nieważne. To jest generalnie dosyć popularny temat, nostalgia, no nie, że... No jasno, no. Gibbs jest królem nostalgii na przykład dla nas. Różnie można patrzeć na nostalgię. Jest sławny cytat z The Office, mówi to chyba Andy, jeśli ktoś ogląda The Office, to pozdrawiam. I tam padają takie słowa, że najgorsze w starych, dobrych czasach jest to, że nigdy nie wiesz, że to one teraz właśnie są. No. Ale też z drugiej strony mamy tendencję do, wiesz, takiego idealizowania i troszkę romantycyzowania przeszłości, bo
nie zawsze było kolorowo, ale nawet jasne, jeżeli nie było, to my te czasy sprzed 5 lat mamy takie, a dokładnie, wtedy to było. A czy naprawdę tak fajnie było? Czasami nie. Tak jest, no, że nawet te chujowe momenty wspominamy, że tak ciepło, tak przyjemnie. Tak, no bo były kiedyś. Bo też raz, że były kiedyś, a raz, że mamy to wrażenie przeszłości jest skompresowane, to znaczy my tutaj mamy pigułkę różnych wrażeń i często postrzegamy te dobre strony jako te bardziej przyciągające nas, no nie? Chociaż jasne, ciekawe jest to, że właśnie że te negatywne aspekty życia jakoś znikają w przeszłości. No, to nie? Jest taki, tak działa mózg. Wywala to. To jest jakieś wypieranie rzeczy w ogóle rzeczywistości. Tak, oczywiście, bo my, jakbyś gromadził te wszystkie chujowe rzeczy, to byś po prostu oszalał, miałbyś konstant depresję jakąś. Zauważ, ciekawe, że zawsze o przeszłości myślisz cieplej niż czyli tak naprawdę nostalgia było. Tak naprawdę w swoich fundamentach musi być kopium. Jest, oczywiście, że tak, bo to jest wspominanie przeszłości, ale w sposób wybrakowany, a mianowicie te złe rzeczy są wycięte z niej, nie? Jasne, jak ktoś ma jakieś mega traumy, to jak to się dzieje właśnie, że te złe rzeczy zostają, skoro one zostają, ich nie ma. Śmieszne jest to, że te bardzo złe rzeczy, no to one jakby zostają z tobą, nie? Ale te takie codzienności, które były niefajne, one często są przez nas zapomniane, ale tak naprawdę są w nas, w środku, nie? Tylko ty o tym nie pamiętasz. Aktywnie o tym nie pamiętasz. Ale te rzeczy już cię zmieniły. One są głęboko w podświadomości. Zmienia i mają twoje wpływ na ciebie. Mechanizm działania. Tak. W ogóle, nie? I ty nawet nie pamiętasz, że coś się stało, ty już w ogóle o tym nie myślisz, ale przez to jesteś innym człowiekiem i te rzeczy się nawarstwiają z czasem, nie? I to też jest głęboka w ogóle rozkmina. No. Ale wyszliśmy mocno poza chyba tak, temat kawałka. Tak, to jest trochę ciężko się zrobiło. Ale i tak zamykamy kanał, więc co nam zrobią, więc to jest bez znaczenia. Tym bardziej, że jak będziemy wydawać tą epkę, co to ją robimy, no to ludzie będą wiedzieć, że to jest pożegnanie. Za jakiś czas będziemy nagrywać odcinki i mówić, że ten kanał nie istnieje. On już jest zamknięty. Jest taka szansa, ale jeżeli wy chcecie tego doświadczyć na tak własne oczy, nie tam czyjeś, no to wiecie, subskrybujcie nas, oglądajcie, lajkujcie i jak zwykle dzięki, że byliście z nami, nie? Tak jest, dzięki i pozdro. Pozdro.